13 Wolski Jakub, numer 9 Szczepański Oskar, numer 8 Dąbrowski Szymon, numer 20 Szczerba Kacper oraz numerem 13 Wojnacki Kietnicz Jacek. Zespół Warsowi dowodzi trener Jakub Grabowski. Drużyna Naki Olsztyn pod kierownictwem Mariusza Gołowskiego wystąpi w składzie. Numer 1 Kordaś Jakub, numer 12 Brzuski Maciej, numer 62 Fijałkowski Jakub, 73 Bogdański Marcin, numer 71 Trębicki Mikołaj, numer 77 Kraśniewski Dawid, z numerem 84 Gajewski Mateusz, numer 70 Smosarski Igor, numer 45 Oskierko Miłosz, numer 16 Basiak Hubert, numer 67 Petyński Filip, numer 99 Dąbrowski Tymon, z numerem 50... I pierwsza bramka w spotkaniu Warsowia Naki Olsztyn. Strzelcem bramki, grający z numerem 8 w drużynie Warsowi, Dąbrowski Szymon. Okay.
Jakaś... Każdy chce strzelić bramę, ale tu jeszcze liczy deski, tak? No, golu też przygina. Chodzi. Nie ma komu podać. Brawo, brawo, weź, weź! Ajajaj, szkoda. Szybciej wchodź. Szymon, podawaj! Moja piłka! Znowu strzelał, nie ma tego strzelu. Ma taką siłę strzelu jak chyba. Wyrównującą bramkę do drużyny PFA z rzutu wolnego. Grający z numerem 20, Papierski Jawa. Bramkę na 2-1 zdobywa niezawodny Koi Max z numerem 30. To jego trzecia bramka w turnieju. Mamy już wynik 3-1 dla FFA Warszawa. Bramkę zdobywa numer 20. Żeby nam nie strzelili bramkę. Zabelski Jan. Oraz informacja z kącika kulinarnego. Zapraszamy wszystkich na poczęstunek. Mamy gotową kaszankę na ciepło. Przypominam, że trenerzy wszystkich drużyn goszczących w Ostrołęce poczęstunek, kawę, herbatę mają za free. Tak. Wszystkie dzieci nie biorące udziału w turnieju zapraszamy do radosnego świetlicowusa. Mamy chłopcy!
gry i zabawę. Pozdrawiamy panią, która nam macha, machamy również pani i wszystkiego. Dobrego, dzień dobry. Ciechanów, FFA1 Warszawa, odbędzie się mecz Wigry Suwałki Pogoń Siedlce, a po tym występie nastąpi występ drużyny Pasja Ostrołęka. Dziewczynki zaprezentują nam występ, pokaz, czyli liderek z Ostrołęki. A to co dzisiaj pokazuje Szczerba, to już powinien być. Zakończyło się spotkanie Olimp Ciechanów, FFA1 Warszawa. Zwycięsko z potyczki wychodzi drużyna z Warszawy, pokonując zespół z Ciechanowa w stosunku 3-1. O przygotowanie prosimy się zespoły Suwałk. Wigry Suwałki podejmą Sęp Pogoń Siedlce na boisku numer 1. A trwa jeszcze spotkanie na boisku numer 2. Warszawia Warszawa na Kielsztyn. Wynik 1-0 dla drużyny z Warszawy. 2-0. Dobra, się denerwuje, dobra.